Najdostojniejszy księże biskupie, czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy goście, droga młodzieży, wraz z gronem pedagogicznym na czele z panią dyrektor, kochani parafianie. Bardzo serdecznie witam księdza biskupa w progach naszej świątyni. Drogi ojcze, po raz kolejny przybywasz do naszej świątyni, by jak gdyby kontynuować dzieło rozpoczęte 30 października 2012 roku, związane z naszymi nagrobkami. Podczas ostatniej wizyty ksiądz biskup poświęcił nagrobek Chryskich po jego renowacji, a dzisiaj za parę minut dokona ksiądz biskup poświęcenia sztandaru naszego liceum ogólnokształcącego i nadał temu liceum imię tak wybitnego Polaka i humanisty Wojciecha Chryskiego, którego ta młodzież wybrała za swego patrona. Ten fakt napełnia nas wszystkich ogromną radością i satysfakcją, że nasza młodzież chce czerpać wzorce z tak wartościowej postaci. Uroczystość dzisiejsza przypada w tak ważnym dniu dla księdza biskupa. To przecież w dniu dzisiejszym ksiądz biskup otrzymał przed laty sakrament Chrztu Świętego, który rozpoczął życie dziecka Bożego i drogę do godności biskupiej. Z tej racji przyjmij, drogi ojcze, z serc naszych płynące najlepsze życzenia. Bardzo proszę księdza biskupa o odprawienie mszy świętej w intencji uczniów i grona pedagogicznego naszego liceum. Drogi pasterzu, błogosław nam wszystkim. Ekscelencje, czcigodni księże biskupie, witamy na tej szczególnej dla liceum ogólnokształcącego imienia Wojciecha Chryskiego w drobinie uroczystości. Witamy i dziękujemy za przybycie i uświetnienie tego szkolnego święta, które ma dla nas niezwykłe znaczenie, gdyż stajemy się w pewien sposób cząstką historii, nie tylko drobiną. Imię Wojciecha Chryskiego i wartości, które z tym imieniem się wiążą, chcemy uczynić oparciem duchowym dla naszej społeczności i szkoły. Czcigodni księże biskupie, dziękujemy za obecność i za poświęcenie sztandaru. Twoje błogosławieństwo i modlitwa, o którą prosimy, niech uczyni nas kontynuatorami drogi, którą kroczy Wojciech Chryski i jego ród. Dziś tą drogą chcemy kroczyć w Chrystusie. Chciałem jako proboszcz parafii bardzo serdecznie powitać księdza biskupa Piotra Liberę, księży kapłanów zgromadzonych na tej dzisiejszej uroczystości. Witam przedstawicieli Sejmu i Senatu, przedstawicieli Parlamentu i Samorządu Powiatu. Wraz z ich pracownikami witam państwa profesorów, państwa dyrektor, witam dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszego miasta, Drobina, witam przedstawicieli przedsiębiorstw, biznesu, przedstawicieli mediów, społeczność liceum naszego w Drobinie, witam wreszcie wszystkich gości zgromadzonych na tej uroczystości i swoich parafian. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Bogiem drodzy moi, bardzo serdecznie was witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w murach tej starej
zabytkowej świątyni Robińskiej. Gromadzimy się na wspólnej modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego. Zgodnie z prośbą księdza proboszcza, księdza kanonika, tą mszę świętą ofiaruję w intencji społeczności liceum ogólnokształcącego, uczniów, rodziców, nauczycieli, grona pedagogicznego, którzy przeżywają dzisiaj swój ważny dzień, który na pewno zapisze się złotymi zgłoskami w kronikach tej właśnie placówki oświatowej. Zapraszam Was wszystkich do wspólnej modlitwy. Wpierw jednak przeprośmy Boga za grzechy, zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże oraz ciało i krew Pańską. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zdrowia.